Dzień dobry kochani, witam was Maziowa, Szkocja, bardzo, bardzo serdecznie i cieplutko. Właśnie się spieszymy do... No ubieraj buciki, ubieraj słoneczko. Zimno. Zimno. Mama jest w samej bluzie domowej, a tobie zimno. Wiesz... Ale jak położysz mi na środku teczkę, to mama się spierniczy ze schodów. Przepraszam. I zaś ci się picie wleje. Co ty robisz? Zrada dzieci jak... do zabicia. Do zabicia? Co? Do zabicia. O, patrzcie, na schodach siedzi sobie rumburek. Wiecie co? Jest taki... Jest taki... Nie, tylko twoje stopy widać. Jest taki myk, że jak wyjdę o tej godzinie rano, to jeszcze mam szansę pojechać autem. Także spieszymy się. Pan powiedział, że wjazd jest tylko od drugiej strony ulicy. Także ja sobie stanę. Jak widzicie, mój dom jest tam, tam, o tam. Idziemy sobie, jedziemy z koksem, także sobie przejdę i sobie podyskutujemy trochę, deszcz zaczyna padać. Budownicy się na mnie patrzą, ale to wiecie, kto nie może gadać do kamery jak Mazia, także nie ma problemu. De-
deszczyk pada, ale to też nic nie szkodzi. A trochę się człowiek umyje i obudzi. Taki żarcik oczywiście. No maszyny stoją. Mogłabym wjechać o drugiej strony, ale nie za bardzo bym się chciała jechać. Onen. Także co? Kawałeczek jak przyjdę. Tylko boję się, żeby mi się tam alarm nie powłączał. Bo kluczyk nie sięgnie stamtąd, będę musiała lecieć do domu. Ale to też nic. Jasne, jakiś spalony tost, można i tak. Leży u mnie w ogródku, ktoś rzucił. No i będę znowu hałasować. No nic, taką mają pracę, a ja już jestem w domu. Jak to się mówi, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Pogoda nie rozpieszcza. Czy ja wszystko wzięłam z samochodu? Tak, dobra, jest kluczyk, faja jest, klucze od samochodu są, dom otworzyłam, czyli wszystko. No. Można chwilę poplotkować z wami, co jest z całą przyjemnością z mojej strony. Kochani, powiem wam tak, dziękuję ślicznie, świetnie. Tu się mój ten dywan ze schodu, by zobaczyć, co tym razem pies narozwalał, jak mnie nie było. Już podejrzana sprawa. Nie, chodź tu, chodź. No. Nie twoja pora jeszcze. Pora na tyle stwora. No, depczesz po mnie. Nie gadam do ciebie, tylko do widzów. Całe 10 minut mnie nie było. No co, Jezus Maria. Siadł, kochanie. Czekaj. Fajka mi spadła. Siadł, powiedziałam. Blacky, siadł. Łapa. Dobry pies. Siadł. Nie ta. Druga. No dobry. Niech dwie dałeś, kuchilku. Widzicie? Takie mam przywitanie. Jak tu nie kochać? O Boże, jaki syf, jaki Sajgon. Ja wam tego nie pokażę, bo wstyd i siara. Siara Memory 5. Wstawiam wodiczkę, mam tu mięsa wyciągnięte, mam tu chusteczki, bo wczoraj jak mały wracał ze szkoły, tego na szczęście ptaszek narobił mu na kurtkę, wycieram mu przed wyjściem. Tu mam plastiki, tu mam po lasagni, blachę. O, już ktoś pisze. No. Chyba kawę sobie strzelę. Co wy na to? Aha, Kurde, trochę daleko stanęłam. Mogłam bliżej stanąć autem, bo... O, muszę się wychylić. Tam jest mój rodzynek. Bliziutko, więc spoko. Spoko, roko, koko. Mam dzisiaj głupkowaty humor. Co możecie zauważyć? Dzisiaj mecz, nie? No, dzisiaj mecz będziemy oglądać. Fajnie, bo Misiek akurat wróci do domu. Dzisiaj nigdzie nie jedzie. Wiadomo, że kasa, ale... Kasa w życiu to nie wszystko. Mazia przypnie pasa i damy radę. Okej, teraz idę pić kawę, do zobaczenia później, bo już mnie ramię boli. Aha, jeszcze jedna sprawa. Dziękuję wszystkim, bo tak już trzeci raz zaczynam to mówić, za to, że podpowiadacie mi nazwę odnośnie nowej serii. Aczkolwiek, ja nie wiem, czy ja nie mówiłam wam, że ja nie chcę nic związane z... że pogadu... pogadu...
pogadanki gadane, coś takiego i słowo kawa. Nie chcę, żeby to było, dlatego że dużo kanałów właśnie ma coś takiego i ja nie chcę po prostu papugować. Chcę, żeby to było jakoś takie inne. No inaczej, żeby adekwatnie dawało znać, że to jest to, ale w innym podtekście, żeby tam nie było nic słowa pogadanka albo pogadaj z Madzią albo coś takiego i słowo jeszcze kawa. Także zapiszę i wybiorę jakieś inne, gdzie tego nie ma. No to do zobaczenia później. Ja idę walnąć się w kimono. Później posprzątam, najpierw kawkę wypiję, zobaczę, czy mnie postawi na nogi. Jeżeli nie, to się kładę. Ciężko sypiam, śpię po kilka godzin, budzę się, śpię po kilka godzin, budzę się tak samo w dzień. Ale to nic, czas iść zgłosić, że tabletki działają nie tak jak trzeba. Znowu będą szukać nowych. Przerąbane. Okej. Okay. Duża buźka dla Was i dzięki, że jesteście. Pa, pa. Do później. Normalnie łapie pęka od tych hałasów, tylko du. No co, tak to jest, nie? Jak w robotnicy. Jak nie za ścianą walą, to jeżdżą, aż się cała podłoga w domu trzęsie. No właśnie wróciłam ze szkoły i zabieram się za sprzątanie domu. Później obiadek. W sumie dzisiaj taki luźny dzień, nic nie trzeba robić zbytnio. Wiadomo, chatę zawsze trzeba sprzątać i robić jedzenie. To już normalne w życiu każdego człowieka. Ale żadnego szału, żadnego nie będzie. Nawet nie jadę na zakupy. Wczoraj byłam, tak jakoś wyszło. Więc wszystko w domu mam. Prawdopodobnie na zakupy pojadę dopiero w niedzielę. Bo nie ma potrzeby jechania wcześniej. Zrobiłam wielkie zapasy, także na wszystko, wszystko mi starczy. Okej, robaczki, do zobaczenia. Przyszłam się zameldować i zabieram się do roboty. Sprzątałam całą chatkę prawie. Jeszcze tylko kurzy, nawet u Laury okno umyłam, bo tam były kubki ptasie, już nie można było nawet zerkać. Także jedno okno mam z głowy. Sos z makaronem i mięsem mielonym dla Rasyla. Wychlał cały sos, ten makaron. Już mu niosę. Proszę, właśnie od niego poszli koledzy. Najpierw jeden, bo mama po niego przyszła, teraz drugi. Bo mama moja kazała. Tak, bo już ile można? Mówię, że mu godzina. Już. Masz, Rasel, nie pajacuj tam, do jedzenia. Co ważnego? Szajno. Wiesz ze mną jeść? Nie. Ale nie mam tego. Bo ja będę jeszcze jadła. O, zobaczcie, a tutaj o, rodzynek sobie leży. Właśnie myłam te. Jeszcze muszę framugi pomyć. A, tyle roboty. A zresztą wiecie, jak to jest w domu. W domu jest tyle pracy, że ile byś nie robił, to zawsze jest coś do zrobienia. Także można na okrągło sprzątać i zawsze znajdzie się coś brudnego. I taka jest prawda, nie? Było takie powiedzenie, że pracy nie przepracujesz, żony nie przepip i wódki nie przepijesz. Raselku, co chcesz? Łyżkę. To chodź sobie i ci podam. Mój Rasel jest spaghetti z widelcem i z łyżką zawsze. Proszę. Chociaż makaron jest zwykły. Okej. Okay. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Nazwę pogadanek wziąłam od jednej z Was, także jest już wybrana. Dziękuję za podpowiedzi, za wszystkie podpowiedzi. Bardzo mocno Was ściskam, życzę wspaniałego dnia, wieczora, poranka, wszystkiego najlepszego. Dużo uśmiechu, pamiętajcie, uśmiechajcie się ludzie, kurde, nie chodźmy na burmuszenie, tylko uśmiech na twarzy i od razu lepiej się człowiek czuję, nawet jak go boli, szczyka, łamie i tak dalej, to z uśmiechem jest łatwiej. Do zobaczenia w następnym filmiku, buziaczki, pa! Pa!